kto będzie prezesem, ile będzie zarabiał i ile, jakie to będą koszty. Ja tylko chcę Państwu powiedzieć, że jedna osoba plus biuro rachunkowe, plus pracownicy na dzisiaj z biura pracy 22 grudnia, poza biurem pracy to wszystko zostało skalkulowane, czyli te koszty teoretycznie wzrosną. Nie przewidujemy na dzisiaj żadnych ruchów kadrowych. Ja to mogę Państwu jakby z mocy przepisów dzisiaj gwarantować i gwarantuję publicznie, na dzisiaj nie ma takich żadnych zamiarów. Wójt stanowi jakby walne zgromadzenie w tej spółce i decyduje o tych kierunkach rozwoju. Zresztą ja będę w kontakcie z Państwem, będę o tym wszystkim informował. Temat mostu fabrycznego, ja przepraszam, że nie mogłem ani z urzędu być na tym spotkaniu, bo nie było w najlepszym terminie, to fakt. My mamy potrzebę wizyty w Państwowym Nadzorze Budowlanym w tej chwili. Ja też kwestia jakby strony formalnej zgłębię, jaka to jest nasza rola. Ja tu się zgodzę też z Panem Kazimierzem, jeżeli mamy środki, no to realizujemy tutaj na przyzwolenie zielone światło, niczego innego nie spodziewałem się od tej instytucji. Będzie, pewnie tę układkę będziemy mogli realizować. To jest zupełnie naturalne pytanie o środki. W sensie Państwo budżety, w tej chwili są te budżety, myślę, że w przygotowaniu, w sensie fizycznym, tutaj nie wiem, serowania Państwu tych materiałów. I będziemy sobie na te pytania, kwestie budżetowe, odpowiadać. Dzisiaj nie ukrywamy też, że generalnie samorządy mają bardzo duże problemy jakby z złożeniem budżetów z racji trochę zmiany dużej przepisów w tym zakresie. Kwestie równoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Nie ma wieloletnich planów inwestycyjnych, są wieloletnie plany finansowe. Jest wiele tych kwestii takich trudnych formalnie i ten budżet, że tak powiem, jest w tej chwili, ja go traktuję jako poważny materiał roboczy do pracy. Także wielu elementów, być może przez Państwa spodziewanych, nie ma. Jest to w głównej mierze albo właściwie jedynie przepisanie wielodniego planu inwestycyjnego. Trzeba mieć świadomość, że właściwie wszystkie inwestycje wskazane w WPI dawnym, a teraz w WPF-ie, to są inwestycje no, w jakimś stopniu zakontraktowane, w jakimś stopniu realizacji i nic innego poza nimi w tym budżecie się roboczym materiale, powiedzmy taką nazwę, nie znajduje. Jaki będzie ostateczny finał, efekt tego budżetu też od Państwa zależy. Ja planuję na pewno dużą mobilizację dotyczącą, czy dużą pracę musimy wykonać wszyscy dotyczącą kwestii kotłowni, która się wpisuje w jakiś sposób w budżet, w naszym sposób. Na pewno będzie sesja dotycząca, możemy się tak już z góry umawiać, kwestii tych okołobudżetowych, czyli podejmowanie uchwał w sprawie ceny wody, ceny ścieków, powiedzmy planów współpracy organizacji pozarządowych, regulaminu wynagrodzeń nauczycieli, czyli te wszystkie historie, te wszystkie uchwały, które powinny być podjęte z początkiem, czy na koniec roku budżetowego, na początek choćby roku budżetowego następnego. Także na pewno spotkamy się jeszcze przed świętami, tak to ja w tej chwili oceniam. Kwestia zimy. Proszę Państwa, no niby jest lepiej, jeśli chodzi o sprzęt, a z drugiej strony no, ta zima przerasta wszystkich i myślę, że nie tylko nas, co nie jest zaskoczeniem, to przysłowie o zaskoczeniu drogowców, to się powtarza i w naszym przypadku też zapewne w wielu momentach ma miejsce. Jest o tyle lepiej, że do tego urządzenia, które kupiliśmy do tego parku odważki, mamy przytwierdzony specjalistyczny pług i posiłkujemy się tym urządzeniem w tej chwili przez te ostatnie dwa dni. W tej chwili następuje awaria. Widzę, że też wczoraj wieczorem z tego naszego dotychczasowego realizującego usługę, powiedzmy, odświeżeniową, także spadły dwa samochody wczoraj. Dzisiaj nie było żadnych robót. Myślę, że w godzinach wieczornych te odcinki nie zrealizowane. Jakim zastępczym sprzętem będziemy wykonywać? Wiem, że taki zastępczy sprzęt
przynajmniej na zawierciu pracował, w dniu dzisiejszym, w jakimś tam części. Te prace będzie kontynuował. Co do naszego sprzętu też wykonuje jeszcze dzisiaj pewne prace na tych odcinkach, powiedzmy nieodległych, może zbytnio od Budajowa. I no przed nami jest przetarg kolejny na następny sezon odświeżania, tak jakby zimowy. W tej chwili kończymy umowę z dotychczasowym wykonawcą, także musimy ten przetarg rozstrzygnąć. Czy jest to dobry system w tej chwili realizowany? Myślę, że to jest pierwsze zadanie na Komisji Komunalnej. Można się na ten temat zastanawiać, dyskutować, czy robimy to dobrze. Zawsze można robić to lepiej, no mając powiedzmy środki, bo można robić to 5 razy szybciej, płacąc 5. To jest roboczo godzin. Jak my płacimy 1 czy 2, to zawsze płacić 5. I te koszty będą płacić 5 razy większe. Ale to ja naprawdę też proszę Państwa tą pomoc, o pewne wskazówki, rozwiązania. My realizujemy pewnym systemem bez zmian od lat 6, 8, nie pamiętam ilu, ale zmian systemu tutaj nie było. Jeżeli dojrzeliśmy do decyzji, że tutaj powinna nastąpić zmiana, trzeba to przeanalizować i ten przetarg rozstrzygnąć w grudniu, bo chcemy mieć na 1 stycznia operatora, jakiego, to o tym będziemy rozmawiali. Temat TPM-u to jest kwestia konkursu jakby na realizację zadań, tak jak realizujemy konkursy, czy wykonujemy konkursy w zakresie powiedzmy sportu, to jest taka sama procedura. Także ja to widzę generalnie no, w budżecie roku następnego. Nawet nie pamiętam w tej chwili, jakie kwoty zostały zapisane na sport, na kulturę. Możecie Państwo sobie w budżecie, jeżeli staniecie, to przeczytać i będziemy na tym na komisjach choćby oświaty rozmawiali. Nie ma tam żadnych jakby cięć. Są to pewne wskaźniki, tylko powiedzmy po przemnożone i też taki system, bo troszeczkę źle to brzmi, ale powielaczowy w tym zakresie na pewno tutaj nie robiliśmy nic innego, gorszego z kulturą i sportem, przynajmniej w projekcie budżetu. Ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły, jakie są zasady konkursów i tak dalej. Podmioty korzystały nawet jesienią tego roku. Gminy dostał dodatkowe dofinansowanie, kolejny konkurs, sekcja zapasów też. W sumie 17 tysięcy zwiększyliśmy plan finansowy. Nie było wniosku z TPM w właściwym czasie. I to jest w tej chwili, gdybyśmy procedurę rozpoczęli, to wyłaniamy podmiot, bo jest pewna procedura w styczniu najwcześniej, także nie ma możliwości w tej chwili dofinansowania. W następnym budżecie ja takie możliwości widzę. Tyle. Dziękuję. Dam się ciągle pytania, wolne wnioski. Radny pan Rybak. Przepraszam, nie chciałem zabierać głosu, nie chcąc Państwu zabierać czasu, natomiast w wypowiedzi wójta. Ja mam tutaj wójcie tu jedną prośbę. Czy komisja budżetowa mogłaby otrzymać materiały dotyczące statutu i dokumentów rejestrowych tej nowej spółki, tak, oraz umowę zakupu kotłowni, ponieważ byśmy mogli się poważnie rozmawiać, musimy mieć te dokumenty. Bardzo dziękuję. Proszę o kontakt z panem Adamem Walczakiem, bo te dokumenty ma niezależnie poza... A czy obsługa rady mogłaby dostarczyć nam te dokumenty? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś się zabrał? Nie widzę. Proszę Państwa, porządku obrad, domagam obrady drugiej sesji. Dziękuję Państwu radnym za udział. Zamykam obrady. Dziękuję.